Droga z rozmów z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem, wybitnym teologiem chrystusowcem, o powodzi. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz pochodzi z Jeleniej Góry, jednego z tych miast, które zostało dotknięte wielką tragedią powodziową. Rozmawiamy z księdzem profesorem o tym, co w Jeleniej Górze się dzieje, a także o tym, jaka powinna być katolicka odpowiedź na tego rodzaju tragedię, bo niestety wielu szyderców kpi sobie ze świętej wiary przy okazji takich właśnie wydarzeń. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz pokazuje, jak możemy teologicznie odczytać nawet takie katastrofy. Księże profesorze, ksiądz pochodzi z Jeleniej Góry. Jak informują wszystkie media, jaka jest chyba rzeczywiście sytuacja faktyczna, Jelenia Góra jest jednym z tych najbardziej dotkniętych powodzią miast. Jaka jest sytuacja tam dzisiaj na miejscu? To znaczy, myślę, że tak tragicznie nie jest w moim przekonaniu. W porównaniu z tym, co donoszą media na temat Kotliny Kłodzkiej, to myślę, że Jelenia Góra jest miastem stosunkowo oszczędzonym i to z jednej strony być może wpływa na to, że patrząc od strony czysto duchowej, w centrum Jeleniej Góry znajduje się Bazylika Świętych Erasma i Pankracego. Święty Erasm jest między innymi mało znanym, ale patronem od burz, od kataklizmów, to znaczy patronem przeciwdziałającym tym burzom i kataklizmom. I od lat właściwie Jelenia Góra, mimo że leży w dolinie, w Kotlinie, jest miastem stosunkowo chronionym. Natomiast zagrożone były i bywają także i ucierpiały w tym momencie te rejony Jeleniej Góry, które zostały niepotrzebnie pobudowane, zabudowane w latach powojennych. Ucierpiały także cieplice, które ucierpiały z winy jednego, w dużej mierze jednego człowieka, który chcąc chronić swoje posiadłości hotelowe, przerwał, jak donosiły media, wał przeciwpowodziowy, co spowodowało zalanie pewnej części tej dzielnicy Jeleniej Góry. A więc generalnie powiedziałbym, w tej chwili przynajmniej w Jeleniej Górze jest spokój, tereny zostały już osuszone. Niemniej jednak niektóre fragmenty Jeleniej Góry były zalane, drogi dojazdowe prowadzące na Zgorzelec w stronę granicy niemieckiej, łączące też z niektórymi sąsiednimi miejscowościami. Te drogi były w okresie epicentrum powodzi, były rzeczywiście nieprzejezdne i zalane. Podawane dane dotyczące bardzo wysokich strat finansowych dla Jeleniej Góry, oczywiście także dla wielu innych miast. Księże profesorze, jak gdy idzie o kościoły, klasztory, inne tego rodzaju kompleksy zabudowania w Jeleniej Górze? Czy tam coś zostało zalane? Z tego, co się orientuję, nie. Centralny kościół, bazylika, kościół miejski, bazylika Świętego Erasma i Pankracego znajduje się na wzniesieniu. Było co prawda ryzyko związane z zagrożeniem spowodowanym przelaniem się wody czy przerwaniem zapory pilchowickiej. Mówiono wtedy, że istnieje zagrożenie zalania całej wtedy Jeleniej Góry, łącznie właśnie ze Starówką i centralną częścią miasta. Na szczęście do tego kataklizmu nie doszło. Pozostałe kościoły także nie ucierpiały. Zostały z tego, co się orientuję, przynajmniej zostały uchronione, choć nie jestem do końca tego pewien, bo nie mam pełnej takiej wiedzy, ale te kościoły w centrum Starej Jeleniej Góry na pewno nie zostały zniszczone, czy w żaden sposób nie zostały zagrożone, choć też w czasie tej niedzieli, w dobie epicentrum powodzi, wiem, że w czasie jednej z mszy księża wylewali wiadrami po prostu wodę gromadzącą się w jednej z kaplic zewnętrznych kościoła, a więc było jakieś zagrożenie, ale wynikające raczej z zalewania wodą niż z takich właśnie klasycznych, czy najbardziej tych strasznych momentów powodziowych. Niestety nie wszystkie miejsca miały tyle szczęścia. Mówię tutaj o kościołach. Choćby klasztor franciszkanów w Kłodzku został bardzo poważnie zniszczony. I tutaj, księże profesorze, taka może uwaga czy pytanie o refleksję trochę innej natury, bo kiedy pojawiły się w internecie apele o to, żeby pomóc w odbudowie tego właśnie zalanego kompleksu klasztornego w Kłodzku, to pojawiła się bardzo duża fala nienawiści i hejtu na tych franciszkanów, w ogóle na kościół w Polsce. Jak można prosić o wsparcie, o pieniądze na odbudowę, podczas gdy wielu ludzi straciło
swój dobytek i tak dalej. Czy rzeczywiście to można jedno drugiemu przeciwstawiać i czy należałoby zostawić kompletnie na razie zaniedbane kościoły, dopóki tylko nie odbuduje się wszystkiego innego? Ta fala hejtu rzeczywiście była przerażająca i porażająca. Pamiętam, że pisano też między innymi o tym, żeby sprzedać Maybachy i właśnie przeznaczyć pieniądze na potrzeby dla powodzian. No powiem może tak ironicznie w ten sposób, że sądzę, że Kościół mógłby bardzo chętnie sprzedać wszystkie swoje, ludzie Kościoła mogliby sprzedać chętnie wszystkie swoje Maybachy i przeznaczyć na te portale, i przeznaczyć te pieniądze na te portale hejterskie, dlatego że oczywiście tych Maybachów po prostu nie ma i tych pieniędzy ze sprzedaży tych Maybachów by nie było. Natomiast trzeba powiedzieć, że oczywiście musimy dbać o potrzeby ludzkie i o te potrzeby Kościół niezmiennie dba, poczynając od najbardziej podstawowej potrzeby, jaką jest życie ludzkie i prawo do życia. Natomiast nie zmienia to niczym faktu, że powinniśmy dbać także o przywrócenie do funkcjonowania kościołów, które są domem Bożym i które przypominają nam o pewnej hierarchii wartości. Powiedziałbym może jeszcze w ten sposób, że cała ta sytuacja przecież powinna nam pokazać w sposób naoczny i dotkliwie bolesny, że człowiek nie jest panem własnego życia, człowiek nie jest panem przyrody, który jest w stanie całkowicie nad nią zapanować. Ciągle pomimo rozwoju technologii, pomimo rozwoju cywilizacji, pomimo także złowieszczych skutków ideologii, przekonujemy się, że jest coś takiego jak tajemnica, że jest coś takiego jak siła natury, że jest ktoś taki jak Bóg, który tym wszystkim kieruje i dlatego ignorowanie Boga, szydzenie z Boga, także poprzez właśnie tego typu wpisy, tego typu informacje, jest czymś bardzo nie tylko niepoważnym, ale powiedziałbym szkodliwie ironicznym, bo odwraca naszą uwagę od tego, który ma moc ocalić nasze życie. Przywrócenie Kościoła do funkcjonowania to jest po prostu budowanie, odbudowywanie właściwego porządku rzeczywistości. Bóg, człowiek, świat. A gdy idzie o taką czysto teologiczną interpretację powodzi czy innych tego rodzaju katastrof naturalnych, to księże profesorze, co można by dzisiaj zaproponować Polakom, jak to sobie wyjaśniać? Mówię o tym także dlatego, że jak pamiętamy, często w historii było tak, że o ile różnego rodzaju tragedie wywołane czysto ludzkim działaniem, one znajdują dosyć prostą odpowiedź. Wolność sumienia, wolność działania każdego człowieka, to na przykład słynne trzęsienie ziemi w Lizbonie, tak wyśmiewane przez Voltaire'a właśnie jako rzekomy dowód na nieistnienie Boga. Dzisiaj też niektórzy hejterzy mówią, zobaczcie, gdzie jest wasz Bóg, skoro pozwala na to, żeby woda zalewała kościoły, niszczyła jego własne świątynie, niszczyła także dobytek wielu ludzi. Przede wszystkim bardzo bałbym się jakichś uproszczonych interpretacji właśnie w rodzaju stawiania pytań, gdzie jest wasz Bóg. Tym, którzy mówią właśnie o nieobecności Boga w związku z zalewanymi kościołami, można przedstawić chociażby zdjęcie z Głuchołaz, gdzie pośród całego morza zgliszcz nie jest jedyna ocalała budowla, jaką jest kapliczka bodajże z Matką Bożą. Nie szedłbym ani w jedną, ani w drugą stronę jakichś uproszczonych tutaj interpretacji. Natomiast sądzę, że musimy pamiętać, że oczywiście niektóre kataklizmy są wywołane na skutek ludzkiego zła, ludzkich grzechów. I takich kataklizmów mieliśmy w ostatnich dziesiątkach lat naprawdę bardzo wiele. Wystarczy tutaj przypomnieć trzęsienia ziemi w Los Angeles, które dziwnym trafem zdarzały się w miejscach, w których była fabrykowana pornografia dziecięca. Wystarczy wspomnieć tutaj straszliwy kataklizm powodzi, który zalał Nowy Orlean, który jest słynnym miastem ze względu na, powiedziałbym po prostu, rozliczne dewiacje seksualne, które tam się panoszą. Wystarczy wspomnieć ten ostatni przykład, często właśnie zdumiewający, mianowicie tragedię trzęsienia ziemi w Nepalu, która dokonała się w czasie, w którym Nepal był wiodącym państwem, jeżeli chodzi o
przemysł surogacyjny, a więc przemysł matek zastępczych, który oczywiście godzi w godność dziecka, w godność macierzyństwa. Było to na skalę naprawdę, naprawdę niezwykle ogromną. Nie chcę oczywiście w ten sposób, w żaden sposób powiedzieć, że ten kataklizm, który przetoczył się w tej chwili przez Polskę czy przez część Europy, jest związany z konkretnymi tego typu zjawiskami. Ale można tutaj też dostrzec to, że w konkretnych przypadkach Polski zignorowane zostały no chociażby tak wielkie dary Boże, jakim to darem jest ludzki rozum, który pozwalał przestrzec wcześniej przed tym kataklizmem, pozwalał zdiagnozować stan rzeczy, pozwalał wskazać na to, że istnieje potrzeba już kilka lat temu budowania zbiorników retencyjnych. Niestety w wielu tych wypadkach wbrew rozumowi zadziałała ideologia, jeżeli chodzi na przykład o budowę zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. Wbrew temu rozumowi zaistniały pewne ambicje, być może polityczne, albo pewna nieudolność polityczna, wyrażająca się w tym, że zignorowano ostrzeżenia mówiące wprost o konkretnych dniach, datach, groźby, ryzyka powodzi. To wszystko zostało zignorowane. Niejednokrotnie właśnie tutaj mieliśmy do czynienia z prymatem ideologii, z prymatem rozgrywek politycznych zapewne ponad dobrem ludzkim. Myślę, że to jest jakaś właśnie przestroga mówiąca nam o tym, że musimy no po pierwsze liczyć się z tym, że istnieje porządek świata stworzony przez Boga i w tym porządku świata człowiek odgrywa bardzo szczególną rolę. Odgrywa rolę nie absolutnego pana, dominatora i władcy, ale rolę wyznaczoną mu przez Boga, który kierując się własnym rozumem i własną odpowiedzialnością powinien tym światem zarządzać w sposób racjonalny i dobry, służąc dobru wspólnemu. Jeżeli człowiek rezygnuje z tych właśnie elementów, które zostały wyposażone przez Boga, dochodzi niejednokrotnie do tragedii. Tak, jest też perspektywa nadziei, chociaż dzisiaj pewnie wiele osób dotkniętych powodzią tej nadziei nie ma, to jednak polska wspólnota polityczna, narodowa stara się te nadzieje przywracać. Są organizowane liczne zbiórki, które z tego co można obserwować rzeczywiście cieszą się dużą popularnością, ludzie starają się pomóc. Czy jest to jakiś taki zdrowy odruch wskazujący na to, że jest jeszcze w Polakach coś katolickiego, czy to należy interpretować po prostu jako taki, powiedziałbym, naturalny odruch wzajemnej pomocy, samopomocy, które już z tą naszą chrześcijańskością wiele wspólnego koniecznie nie ma? Myślę, że trzeba dostrzec tutaj tak czy inaczej wpływ chrześcijaństwa, wpływ solidarności chrześcijańskiej, przekazania miłości, bo one, nawet jeżeli nie są uświadamiane przez część społeczeństwa, to one właśnie są tym motorem, może anonimowym, ale jednak przecież pobudzającym do reakcji, do działania. Warto też dostrzec, że Kościół katolicki no, w sposób bardzo konkretny, zarówno poprzez swoje instytucje, jak i poprzez ruchy, stowarzyszenia, ale także poprzez poszczególne osoby działa, pomaga, służy tutaj solidarnością i choć nie jest to oczywiście nagłaśniane przez media głównego nurtu, to trzeba bardzo mocno podkreślić, że Kościół od początku zaangażował się tutaj w sposób ogromny w pomoc, zarówno materialną, ale także osobistą, w tym znaczeniu, że po prostu jadą ludzie, organizują się ludzie z różnych stowarzyszeń, ruchów, które mógłbym tutaj konkretnie wymieniać, którzy po prostu przybywają zorganizowanymi grupami, nawet z północy Polski, z Gdańska na przykład, i jadą do Kotliny Kłodzkiej po to, żeby pomagać w tej chwili w ratowaniu zarówno miejsc sakralnych, jak i pomagać też powodzianom, tym właśnie świeckim, cywilnym, którzy ucierpieli, którzy są konkretnym apelem właśnie o ludzką solidarność. To wszystko trzeba pochwalać. Dobrze, że takie rzeczy się dzieją, ale rodzi się też pytanie i to już na koniec, księże profesorze, czy nie jest trochę tak, że my jako Polacy po raz kolejny swoją taką własną, samorzutną organizacją staramy się zapełnić pewne luki, bo mówimy jednak o rzeczach, które powinno było państwo zrobić, tak jak ksiądz profesor mówił, choćby to przewidywania, no tego wszystkiego nie było. Teraz musimy troszeczkę być mądrzy po szkodzie.
Niestety, to jest kolejna taka lekcja, o tyle właśnie dramatyczna, że w tym wypadku mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo precyzyjnymi ostrzeżeniami, z bardzo precyzyjnymi informacjami płynącymi nie tylko z ust naukowców, którzy w tym wypadku ponad ideologią potrafią odczytywać rzeczywistość, ale mieliśmy te informacje płynące także z różnych instytucji państwowych. Jeżeli właśnie brakuje koordynacji, to świadczy o słabości państwa, o słabości rządu, jeżeli takie informacje są ignorowane, a później próbuje się zastępować konkretne działania jakimiś medialnymi show w postaci konferencji transmitowanych przez wiele godzin, które pokazują zresztą niespójność działań, pokazują wzajemne kłótnie, pokazują też fałszywe informacje, które powodują panikę. Wystarczy tutaj przypomnieć chociażby podaną informację na przykład o wodach wylanych, spuszczonych przez Tauron, później odwoływane te informacje. Wystarczy przypomnieć tutaj podaną właśnie w kanałach informacyjnych informację o przerwaniu wałów powodziowych Jugosławii, a później odwoływaną tę informację. Jest chaos informacyjny, który próbuje tutaj zastąpić właśnie realne działania władz państwowych. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna. Ona pokazuje po prostu, że niezależnie od sympatii politycznych należy, czy antypatii politycznych, należy tutaj bardzo mocno dokonać, zresztą zgodnie z tym, o co bodajże apelował premier rządu, dokonać zbilansowania tych strat organizacyjnych i tych niedomówków organizacyjnych, które zostały, które ujawniły się w czasie tej klęski powodziowej. I oczywiście należałoby z tego wyciągnąć konsekwencje, należałoby wyciągnąć z tego bardzo konkretne konsekwencje, nie w imię samej konsekwencji, ale w imię tego, aby po prostu takich stanów w przyszłości uniknąć, albo przynajmniej je zminimalizować.